sprawie tego, kto jest najbardziej reakcyjny. Prawdę mówiąc, jak ja dorastałem, to słyszałem, że moje pokolenie jest najbardziej reakcyjne, a potem słyszałem, że pokolenie 40-latków, które dorastało 20 lat temu, jest najbardziej reakcyjne. Dobrze, jeżeli każde pokolenie jest najbardziej reakcyjne, to słowo reakcyjne już przestaje wiele znaczyć. Czy doprawdy tak jest? Ja prawdę mówiąc widzę raczej także wśród młodych, niezależnie od deklarowanych poglądów, a coraz bardziej tolerancyjne praktyki społeczne, codzienne zachowania, akceptacje dla innych wzorów. I to nie tylko w dużych miastach, i nie tylko wśród hipsterów, lemingów, także w małych miasteczkach, także w wioskach, akurat parę wsi na we wschodnich Mazurach znam. Więc jakoś tak, ja wiem, badania mówią co innego, ale czy badania są takie twarde, przechodzą jedynie samą deklarację, a nie... Wyniki wyborcze są twarde. Akurat wyniki wyborcze nie pokazują tej reakcyjności młodego pokolenia. 27% na Korwina Mikke i 20% na PiS i 19% na Platformę. Korwin-Mikke dostał w sumie 400 tysięcy głosów, z tego około, z tego jakieś 100, kilkadziesiąt tysięcy wśród młodych ludzi jest znacznie więcej. I te 150 tysięcy, czy około 200 tysięcy głosów młodych ludzi dostaje mniej więcej od 20 lat, tylko ci młodzi ludzie się zmieniają. Tutaj akurat widzę pewną stałość poparcia dla Korwina-Mikke. On nie urósł na to. On jest na nie są ci sami poziomie. Młodzi, co wtedy tylko... Nie, to nie są ci sami młodzi. Ale też, jak widać, nie przyrasta mu specjalnie. To znaczy, jacyś młodzi przychodzą i jacyś odchodzą. Dobrze, ale to jest w gruncie rzeczy dość mała pula. No to jest dobrze. 200 tysięcy młodych ludzi, to jest mała pula. To jest duża pula, dlatego że bardzo dużo młodych ludzi nie idzie w ogóle głosować. Jak się co idą, idą na Korwina. To jest problem. No dobrze, ale to, że nie idą głosować, to nie znaczy, że wybierają Korwina. Ale czy to poszło? To nic nie znaczy. No dobrze, ale to wiemy tylko tyle. Sensownie możemy powiedzieć tylko tyle, że około 200 tysięcy czy 150 tysięcy młodych ludzi zagłosowało na Korwina-Mikke. No to nie jest jakaś przerażająca wiadomość. No to prawda. Znaczy dla mnie to jest na przykład bardzo przerażająca wiadomość, ponieważ poglądy tego człowieka, już tu abstrahuję od jego wypowiedzi o niepełnosprawnych, o Hitlerze i tak dalej, ale nawet odcinając skandale, biorąc na serio, chociaż przez chwilę to, co on głosi, no to jest po prostu czystej wody darwinizm społeczny. Tam nie ma nic więcej. No wszystko zgoda, ja nie mówię, że nie. Nawet w Platformie jest już krok więcej, prawda? Czy to sprawy europejskie, okcydentalizm. Nawet w PiS-ie jest trochę więcej, bo jest pewna wspólnotowość oparta o tożsamość narodową czy religijną, a tam nie ma nic. Ale ja nie mówię, że Korwin-Mikke jest przerażający. Ja mówię, że fakt, że 150 tysięcy młodych ludzi na kilkadziesiąt dni głosujących w ogóle głosuje na Korwina-Mikke, to nie jest jakieś... A oburzony jest paru dziesięciu. No dla mnie ta statystyka jest przerażająca. Większość milczy, pragmatycznie szuka na razie pragmatycznych ścieżek. Ale jeszcze jedno. Nie, bo to po prostu nie określa całości, czy nawet reprezentatywnej większości, części młodego pokolenia, to, że jakaś cząstka ich głosowała na Korwina-Mikke. Poddałbym to wątpliwość. A jeszcze do kwestii lewicy poszło. To jest niestety problem nie tylko polskich krajów postkomunistycznych. No spójrzmy na Francję, gdzie lewica na naszych oczach znika z powierzchni ziemi. I nie dlatego, że wychowywano tak młodych ludzi w szkołach, tylko dlatego, że nie jest w stanie odpowiedzieć na najważniejsze problemy społeczne. Choć rządzi. A odpowiada fałszywie, ale odpowiada w jej miejsce Front Narodowy na te problemy. I to Front Narodowy przyciąga młodych ludzi, a nie lewica we Francji, no, w najważniejszym kraju dla powstania lewicy w ogóle obok Niemiec. A przecież podobnie dzieje się teraz w Wielkiej Brytanii, gdzie lewica. No już tak chce się upodobnić do skrajnych prawicowców, że już nie wiadomo właściwie czym ma się od nich różnić. Coraz, no tak,
w Hiszpanii to jest inna sytuacja, ale w Danii, w Holandii lewica też już nie wie, czy ma iść razem z antysystemowymi populistami i co od nich ukraść, a jak zawalczyć o własną autonomię. Problem jest dużo szerszy niż problem Polski, Rumunii czy krajów postkomunistycznych. To jest niestety ogólnoeuropejski upadek. Tu jest dużo głębszy, o to mi chodzi. Upadek lewicy, nie wiem czy dużo głębszy. Tutaj akurat, no, tak wygląda to, ale nie widzę specjalnej różnicy między realną siłą opiniotwórczą i politykotwórczą lewicy w Polsce, czy teraz we Francji, bądź rządzi tam François Hollande z partii socjalistycznej. Nie, no, ale z drugiej strony we Francji mieliśmy taki zwrot młodzieży w lewą stronę w ubiegłej dekadzie, prawda, gdzie było na przykład trzech kandydatów trockistowskich, którzy są tymi bardzo skuteczni. Oni dostali w sumie kilkanaście procent głosów przez to, że spełnie wszedł do drugiej tury i wtedy Le Pen pojawił się w drugiej turze, więc myślę, że we Francji jest to raczej problem immanentny tamtejszej lewicy, po pierwsze, dopiero po drugie problem ogólnoeuropejski. Co pozwolę sobie w tym momencie zauważyć na fenomen słowacki, że Robert Fico nie przyciąga młodych ludzi. Ale mało kto zwrócił uwagę, że tuż przed wygranymi przez jego partię wyborami do Parlamentu Europejskiego razem z tamtejszą kadencją zagłosował za tradycyjną definicją małżeństwa w konstytucji Słowacji. A w wyborach parlamentarnych dostał 44%. I to jest trochę odpowiedź na ten dylemat, który pan zarysował, prawda? To znaczy, czy iść z tymi, którzy się nazywa populistami, czy upodabniać się dalej do liberalnego mainstreamu. No trzeba liczyć, ale właśnie nie liberalnego mainstreamu. Trzeba się zastanowić, jak wyjmować sympatyków partii skrajnych. No właśnie, co to zrobił? I przywracać demokrację. On nic nie zrobił, tylko sam się przekabacił raczej na tamtą stronę. Odwrotnie, wie pan, odwrotnie. On zaczynał spoza międzynarodówki socjalistycznej z wielkimi bólami. Zaczęto go wciągać do PES-u. I on poprzez sojusz z prawicą zabrał jej elektorat. Zabrał jej elektorat wiejsko-socjalny, mówiąc. Zabrał elektorat sam. Mniej więcej tak, jak Jarosław Kaczyński zabrał elektorat PRL-owi i Samoobronie po to, żeby się do nich upodobnić. No to jest więcej nie ten proces. Chce pan powiedzieć, że Fico i Kaczyński to samo? Nie, chcę powiedzieć, że jest niemało tendencji wspólnych. Może przerwiemy tę dyskusję, bo to... Ja wiem, przepraszam.